4 maja wspominamy błogosławionego Wiktora Emila Moscoso Cardenas, zakonnika i męczennika. Wiktor Emil urodził się w Ekwadorze 21 kwietnia 1846 roku i po kilku dniach został ochrzczony. W wieku 18 lat zrezygnował ze studiowania prawa i wstąpił do zakonu księży jezuitów. Zapamiętano, że był pogodny, prosty, łagodny, pokorny i jakby trochę nieśmiały, a równocześnie był uczynny i obowiązkowy. Kapłanem został w wieku 30 lat. Przez całe życie pracował jako nauczyciel i wykładowca na uniwersytecie. Całym swoim życiem świadczył o miłości Pana Jezusa. Mówiono o nim, że jest narzędziem dobroci Bożej. Był bardzo gorliwy i roztropny. Ukrywał swoje problemy zdrowotne, by nie absorbować innych sobą. Zawsze troszczył się o dobro innych, a sam usuwał się w cień. Siły do takiego życia czerpał z wielkiej zażyłości z Panem Bogiem. Od 1895 roku w Ekwadorze nasilały się prześladowania katolików i akty wrogości wobec Kościoła ze strony antyklerykalnych liberałów. 4 maja 1897 roku oddziały wojskowe wtargnęły na teren klasztoru księży jezuitów. Sprofanowano Najświętszy Sakrament w kaplicy, podczas gdy ksiądz Wiktor modlił się w swoim pokoju. Następnie wpadli tam uzbrojeni żołnierze i zabili go strzałami z bliskiej odległości. Miał wtedy 51 lat. Wiktor Emil Moscoso Cardenas został błogosławiony 16 listopada 2019 roku w Ekwadorze. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Wiktorowi Emilowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,